Cześć, z tej strony Goofy1999 i witam was już w kolejnym odcinku z serii. W odcinku specjalnym recenzji odcinków SpongeBoba. Ponownie to nagrywam, ponieważ nie mogłem się wysłowić, bo nie miałem pomysłu. No dobrze. Dzisiaj będziemy mówić, jak wiecie, albo jak wszyscy wiemy, ja już recenzowałem już cały pierwszy sezon, a teraz recenzowałem cały drugi sezon i zacząłem recenzować trzeci sezon. Pozostałe odcinki trzeciego sezonu, którego skończę za kilka tygodni, jeszcze zanim gdy skończą się wakacje. Tak więc dzisiaj zrobię również ranking odcinków. Postanowiłem, że wkrótce albo niebawem zrobię ranking odcinków sezonu drugiego SpongeBoba. Tak więc zrobię opinię na temat drugiego sezonu SpongeBoba Kęcia Stoportego. No to zaczynamy. Drugi sezon serialu animowanego SpongeBob Kęcia Stoporta. Zawiera 20 odcinków po 22 minuty każdy. I składa się z 39 segmentów. W USA rozpoczął emisję 20 października 2000 odcinkami Coś tu cuchnie i Nowa Sefowa, a skończył 26 lipca 2003 odcinkiem Kąpiel Gaczusia. Odcinek zawiera jeden odcinek specjalny. Jakie święta? Jest to pierwszy sezon animowany w cyfrowym atramencie i tuszu. No dobrze. Moim zdaniem sezon ten bardzo mi się podobał. Bardzo. Moim zdaniem jest to też najlepszy sezon ze wszystkich. No, bardzo dużo go oglądałem. No, nie oglądałem aż tak dużo, ale i tak jest moim ulubionym. Jest to najlepszy sezon ze wszystkich. Głównie dlatego, bo ma dużo najlepszych odcinków, między innymi. Odcinki. Coś tu cuchnie, różowa oferma, bombowe ciasto, burgerowa jazda, skalmarowice, zbrodnicze życie, jakie święta, nie dla głupoli, odpalony, Frankenbuzzgrow, supertajne pudełko, kapela skalmara, nocna zmiana, klonciak marynas, Łowca Medus, czy konkurs Mistrza Patelni. Wymieniłem niektóre z nich. No, czy też Wolny Dzień z Kalmara, którego mało oglądałem. No dobrze. No, animacja w tym sezonie się poprawiła. No, nie mam żadnych minusów, ale animacja w niektórych odcinkach na DVD jest wyblakła, ponieważ jest to pierwszy sezon animowany cyfrowym atramencie i tuszu. I moim zdaniem ta animacja jest o wiele lepsza. Animacja w pierwszych odcinkach przypomina mi, jest to moim zdaniem w zasadzie wygląd sezonu pierwszego, ale w cyfrowym tuszu i atramencie. Natomiast wygląd postaci z drugiego sezonu, znaczy z późnych odcinków drugiego sezonu, przypomina mi trochę wyglądy z sezonu trzeciego. No dobrze. Moim zdaniem jest to mój ulubiony sezon, bo nie tylko, że dał nam dużo najlepszych odcinków, ale także, ponieważ ma również, podobnie jak trzeci sezon, najlepszą komedię ze wszystkich, przez co teraz i właśnie dzięki temu sezonowi serial SpongeBob Kęcia Stoporty w oryginale SpongeBob SquarePants stał się popularny na całym świecie. I dzięki temu sezonowi SpongeBob zdobył sławę na całym świecie. No i sprzedano do kilku krajów jeszcze zanim, kiedy pojawił się drugi sezon, który odniósł sukces. No dobrze. Sezon ten jest bardzo znany. I tak, mimo że wiem, że
Pomimo tego, że większość Polaków za najlepszy sezon R przed pierwszym filmem biorą pierwszy sezon, to ja wolę pierwszy sezon, to ja wolę bardziej drugi sezon. Bo sezon drugi jest bardziej śmieszniejszy i to jest prawdziwy najlepszy sezon SpongeBoba. I bardzo mi się podoba. Teraz taka ciekawostka. Jaki jest mój najgorszy, a jaki najlepszy odcinek SpongeBoba z tego sezonu? Moim najgorszym odcinkiem z tego sezonu jest chyba odcinek Jestem z Gupolem, który zrujnował postać Patryka. Ale na szczęście się nie pogorszył. Szósty sezon dopiero pogorszył postać Patryka. I był najgorszy aż do... Ale do odcinków pierwszej połowy dziewiątego sezonu. Ale w pierwszej połowie dziewiątego sezonu był tu o wiele lepszy niż od 6 do 8. To w 8 był prawdopodobnie najgorszy. W drugiej połowie dziewiątego sezonu się poprawił. No dobrze. No, nie lubię również tego odcinka za okrutne traktowanie Patryka przez SpongeBoba Kanciastopoltego. A moim ulubionym to kapela z Kalmar. Jestem świadomy, że wielu zaskoczę tym wyborem. Wiem i jestem przekonany, że... Znaczy świadomy, że zaskoczę tym wyborem, jeśli to jest jednak najlepszy odcinek ze wszystkich. Jest... Odcinek ten jest często uważany za najlepszy odcinek z SpongeBoba Kanciastopoltego, jak i również z całego sezonu i ery przed pierwszym filmem. Mi się podoba głównie, ponieważ jest śmieszny, a głównie uwielbiam zakończenie, której Skalmar wygrywa, Skalmir przegrywa. Po prostu zemdleje. I w końcu Skalmar dostał chwałę, jaką pragnął. No dobrze. I bardzo sezon ten mi się podobał, dlatego mój sezon jest ulubiony. I jeszcze lepszy niż pierwszy sezon. No dobrze, Polacy wolą pierwszy sezon, to ja wolę i bardziej lubię drugi sezon SpongeBoba. Tak, właśnie temu sezonowi SpongeBob był, SpongeBob jest i SpongeBob będzie popularny. Tak. Tak, i co jeszcze o tym sezonie powiedziałbym? Tak. No, postanowiłem, że w czwartek zrobię ranking odcinków SpongeBoba od najgorszego, znaczy ranking sezonów SpongeBoba. Tym razem będzie lepszy niż ten poprzedni. Tym razem nie będzie nagrywany na telefonie. A teraz żegnam się z Wami. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, zostawcie łapki w górę. Do usłyszenia, trzymajcie się. Cześć!